Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog tylko dla mam. O spójrzcie, dzisiaj jestem otoczona książkami i to takimi książkami dla najmłodszych, dlatego że chcę Wam opowiedzieć o całej kartonowej serii wydewnictwa Egmont takiej, która zachęci do aktywnego czytania tych naszych najmłodszych czytelników i mało tego oprócz tego, że zachęci do czytania, to jeszcze wytrzyma to czytanie, bo nie od dzisiaj wiadomo, że maluchy bardzo, bardzo lubią aktywnie bawić się książkami i nie przypadkowo używam słowa bawić się, dlatego że właśnie dla takich najmłodszych czytelników czytanie powinno być zabawą, a książki na samym początku tej przygody z czytaniem faktycznie można traktować jak zabawkę. To znaczy, jak coś, czego można dotknąć. Co można poślinić, czym można rzucić, dlatego że jeżeli od samego początku dając dziecku książki my będziemy za każdym razem tłumaczyć, ale nie ruszaj, ale ostrożnie, ale delikatnie, ale nie tak i nie w tą stronę, i nie za mocno, yy, i ogólnie nie, to maluch szybko się zniechęci. Więc fajnie, że mamy mnóstwo propozycji, które są. Bardzo wytrzymałe. Tak to powinno wyglądać. I ja wiem, że miłośnicy książek mogą mówić, ale uczmy od samego początku dzieci, żeby one jednak szanowały książki. Jeżeli dajemy książkę takiemu siedmiomiesięcznemu dziecku albo roczniakowi, to nie oczekujmy, że on będzie wiedział, że to jest cenny, delikatny przedmiot, któremu należy się jakiś przeogromny szacunek, że to jest coś kompletnie innego niż zabawka, bo dla małego dziecka to nie jest pewnie że przyjdzie taki czas, że będzie można o tym rozmawiać i super. Natomiast na samym początku fajnie jeżeli można właśnie mówiąc ogólnie właśnie czytać aktywnie i manipulować. I teraz zobaczcie o czym bardzo chcę wam opowiedzieć. To jest seria Pierwsze słowa. W tej serii jest kilka tytułów specjalnie przygotowana właśnie dla takich maluszków, które lubią pokazywać palcem, które lubią manipulować i które powoli powoli zaznajamiają się ze słowami. Skoro już trzymam w dłoniach Strażaków i sobie manipuluję tą książką od początku, to zacznę od Strażaków. Zajrzymy do wszystkich tych tytułów, bo chcę wam powiedzieć jak to wygląda w środku. Mamy tutaj jakiś obrazek do manipulowania i mamy tutaj kilka prostych narysowanych elementów, takich wziętych z rzeczywistości, które są również podpisane. Nie ma tutaj przeładowania szczegółami, nie ma tutaj za wielu Obrazków, bo chodzi o to w książkach dla tego wieku i tego małego czytelnika, czyli powiedzmy sobie od 7-8 miesięcy do 1,5 roku. Tutaj chodzi o to, żeby dziecko rozumiało to, co widzi na obrazku. I jeżeli my dziecku powiemy, że to są rękawiczki, to pilnujmy też, żeby pokazywać palcem, że to są rękawiczki. A to jest oko. Pilnujcie też, żeby dzieci pokazywały palcem. Proście po prostu, gdzie są rękawiczki. Pytajcie po prostu, gdzie są rękawiczki, albo proście, żeby dziecko wskazało. Po co? Po to, że ten moment, w którym dziecko używa dłoni do opowiadania, pokazywania, co widzi i co rozumie. To jest też ten moment, kiedy nasz mózg działa trochę inaczej niż na przykład tylko. Patrząc na obrazek, więc super, jeżeli dziecko manipuluje, wręcz powinno nas niepokoić, że maluch nie używa tego swojego małego paluszka do pokazywania różnych rzeczy, do zadawania pytań, których jeszcze nie potrafi sformułować do wydawania najróżniejszych dźwięków, bo coś go zainteresowało. I tutaj mamy oczywiście mnóstwo momentów, w których możemy manipulować właśnie palcami. No i po kolei, po kolei na każdej stronie coś jest. To, co jeszcze mi się podoba, w tej serii to to, że to są nie tylko dziurki, gdzie na przykład przesuwamy góra dół, ale mamy też na boki, więc maluch nawet trochę starszy musi już umieć odczytać tutaj taki symbol, że jest strzałka i że kombinujemy. No, i tutaj jak dotykamy, to to się też e, przesuwa, więc w ten sposób też możemy. No i tak mamy kilka informacji, i całą tutaj akcję strażacką ogarniętą. Drugi tytuł to pierwsze słowa w lesie, no i mamy tutaj, tak jak się domyślamy, to co znajdziemy w lesie yy, i zwierzaki przede wszystkim, które znajdziemy w lesie, ale rośliny również. Więc mamy tutaj jelonka, liść, kwiat, łania. Zobaczcie, jaki fajny zabieg. Yy, mamy tutaj konkretną nazwę dla samicy jelenia. Mamy tutaj też jelenia, który się gdzieś tam chowa. To, co jest jeszcze świetne i zobaczycie to w kolejnych seriach, ale właściwie w każdej z tych książek można um, o, o tym zacząć rozmawiać z dziećmi, to to, że czasami coś jest za. Czasem przed, czasem pod, czasem nad to też są wszystko słowa, o które trochę warto zawalczyć. To znaczy warto uczyć dzieci, nazywać, co jest przed, nad. Nie jest to jakieś bardzo konieczne, kiedy mały człowiek ma dwa lata, ale później, jak będzie już w wieku przedszkolnym, to mu naprawdę wiele ułatwi. Mamy tutaj grzyby, więc od razu można sobie rozmawiać ze starszymi dziećmi, jakie grzyby są jadalne. Mamy też na zielono zaznaczone te momenty, gdzie ten paluszek powinien trafić, co też jest takie symboliczne liczne czytanie taka umiejętność przeczytania, odczytania sygnału no i bawienia się książką Pierwsze słowa w nocy. Bardzo dużo osób z grupy Aktywne Czytanie często mówi mi, że wykorzystuje tę książkę do usypiania i nie dziwię się, bo ona ma taki trochę inny kolor jest właśnie tutaj więcej tego ciemnego, fioletowego. No i możemy rozmawiać o nocy. A w nocy, jak wiadomo, się śpi, więc tutaj jest to fajna książka do tego rytuału usypiania, niewątpliwie. Spójrzcie, mamy tutaj zwierzęta, które w nocy i tu już jest też fajne takie ujęcie w zbiór, właśnie zwierzaków, które prowadzą tryb. Nocny, czyli już pokazujemy dzieciom, że zwierzęta możemy dzielić nie tylko ze względu, nie wiem, na nazwę albo na wygląd, ale również na przykład na to, jaki prowadzą tryb życia. To jest też fajne, bo takie wyszukiwanie właśnie podobieństw i ewentualnie różnic wśród otaczających nas zwierząt, roślin, ogólnie rzeczy i ogólnie świata, to jest też super ćwiczenie i super zabawa do aktywnego czytania. No, i po kolei, o zobaczcie, tutaj mamy kolejny zbiór. To są rzeczy, tudzież y, owad świecące w ciemności, czyli ogólne hasło, co świeci w ciemności. No, i w tym zbiorze możemy wymienić różne rzeczy. A tutaj takim elementem ruchomym jest też coś powiązanego ze światłem, bo to jest latarnia, która się zapala, jak się robi ciemno. A zobaczcie, bo na końcu w tych książkach są też takie pytania, które i takie podsumowania, które nie tylko pozwalają, Wrócić do tego wszystkiego, przypomnieć sobie o czym rozmawialiśmy w danym temacie, ale też właśnie odpowiedzieć na konkret w tym przypadku, co świeci nocą. I czy piżama świeci? No niekoniecznie, czy chmurka świeci? Niekoniecznie, ale są tutaj rzeczy albo zwierzęta, którym na przykład świecą w nocy oczy, więc to jest też y, super taka edukacyjna, rozwijająca zabawa. Kolejna książka to jest moje ciało, czyli coś, co takie dzieci roczne, dwuletnie bardzo, bardzo lubią, bardzo lubią opowiadać o sobie, i fajnie, jeżeli przed. W tym wiekiem przedszkolnym będziemy dużo rozmawiać z dziećmi o tym, jak wygląda moje ciało, żeby dziecko potrafiło określić różne części ciała, wskazywać właśnie tym paluszkiem u siebie albo u kogoś. To jest super. Tutaj mamy jeszcze też plac zabaw, i zobaczcie, to, co mnie urzeka, to to, że dzieci mają różny kolor skóry. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie to jest dość istotne, bo już tutaj możemy zacząć rozmawiać o tym, że moje ciało albo czyjeś ciało. Nie musi mieć dokładnie tego samego koloru skóry, że różnimy się, więc mamy tutaj już taki wstęp do naprawdę ważnych rozmów. Mamy tu wygłupy i mamy tutaj opisane po kolei części ciała. I najfajniejszym sposobem czytania jest pokazywanie, co tutaj jest, oczywiście manipulowanie, ale też potem wskazywanie na sobie albo na mamie, albo na tacie, tak żeby dziecko jak najczęściej miało okazję do ćwiczenia określania tych poszczególnych części. Ciała. I ostatnio z tej serii to są młode zwierzęta. No i tutaj mamy rodziców i y, zwierzaczki. Więc dowiadujemy się, jak na przykład zdrobniale mówić na zwierzęta, albo jak ogólnie młode zwierzęta się nazywają. Tutaj mamy, mamy kotkę i y, jest mały koteczek. A to, co jeszcze mnie zainteresowało i chciałabym wam y, to pokazać, to o zobaczcie, tutaj wychodzą kurczaki y, z jajek, ale zobaczcie bo chodzi mi o pingwina. Bo najczęściej jest tak, że... Znaczy najczęściej, bardzo często jest tak, że w takich książkach dla dzieci mamy mamę i dziecko. A tutaj super, że pojawia się również tatuś, bo przecież tata też jest ważną postacią i jest ogólnie rodzicem, więc super, że pojawia się również tata. No i na końcu tutaj w tych zwierzeczkach mamy podsumowanie. I dziecko może znowu, pamiętajcie, wskazywać paluszkiem. Wy możecie zadawać pytania. Jaki kolor, jak się nazywa dane zwierzę, czy ma kopyta, czy nie ma, czy ma uszy, czy nie ma, czy ma płetwy. No pytań jest mnóstwo takich, które wzbogacają i rozwijają język i słownik maluszka. A jeszcze w tej mojej opowieści chcę Wam pokazać dwie kolejne książki. To z kolei są tak zwane książki z dziurą. I tutaj ma mamy zachęcanie do takiego poszukiwania, zagłębiania się coraz dalej i dalej i dalej. Taki stary, dobry trik, który sprawia, że dziecko chce wiedzieć jeszcze i jeszcze i jeszcze. I tutaj ta dziura, zaraz wam pokażę jak to wygląda w środku. Ona robi się coraz mniejsza i mniejsza, ale za każdym razem ta dziura staje się czymś innym. Co z kolei jest super sprawą, jeżeli chodzi o rozwijanie kreatywności i wyobraźni i takie też budowanie Różniejszych skojarzeń. No bo zobaczcie, na początku mamy zwykłą dziurę, a było to tak. To jest taki rodzaj opowiastki. Mnie się to kojarzy z różnego rodzaju rymowankami, takimi z dzieciństwa, które tak się po prostu snuje, plecie. I one nie muszą być jakoś szczególnie edukacyjne i nie muszą opowiadać o historii świata. One mają po prostu być zachętą do powtarzania i yy, zabawy. No i tutaj odkrywamy różne odsłony tej właśnie dziury. Zobaczcie, czasami do tej dziury wskakują żaby. Tutaj na każdej stronie mamy jakąś taką właśnie historyjkę, która nie wyjaśnia w zasadzie nic, ale na końcu mamy, a było to tak. I plecie się coś dalej, 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 a było to tak. I teraz mamy Liska w roli głównej, który zobaczył tutaj dziurę i tak zerknął, co tam może być. I my się zastanawiamy razem z tym Liskiem, co tam może być, a było to tak. I ta dziura się zmniejsza, i zmniejsza, i zmniejsza, i teraz kolejne postacie pojawiają się, i za każdym razem jest jakaś inna zwrotka, aż na końcu. To ostatnia strona książka skończona. Maluchy bardzo, bardzo lubią tego rodzaju takie właśnie płynące, jakby swoim rytmem opowieści, i założy się, że będą chciały kolejny i kolejny raz wracać, tylko po to, żeby móc usłyszeć to jeszcze raz, żeby sobie zapamiętać, no i oczywiście, żeby zaglądać do tej dziury i pokazywać, co tutaj jest. I drugi tytuł z tej serii to jest ciekawski kotek. I tutaj ten właśnie kotek cały czas przewija się na każdej stronie. I mamy opowiastkę, w której występują różne zwierzęta. No, i próbujemy odkryć, co to za dziura. No tutaj mamy takie zdziwienie. No i akcja polega na tym, że ten kotek właśnie próbuje się dowiedzieć, co to za dziura. Wszędzie mamy tutaj rymowanki i za każdym razem jest jakieś inne wyjaśnienie. I ta dziura tak trochę prowadzi coraz dalej i dalej i dalej, i za każdym razem jest czymś innym. Więc faktycznie super kreatywne są tego rozwiązania. Rodzaju książki, dlatego, że na podstawie jednego takiego elementu, który przyciąga uwagę dziecka, jest sensoryczny, można to dotykać, można sprawdzać, czy mój palec się tutaj zmieści, czy cała rączka mi tu przejdzie. No bo później, oczywiście, jak ta dziura się zmniejszy, no to już cały palec nie przechodzi. I to też jest takie właśnie świetne sensoryczne sprawdzanie pewnych rzeczy, poznawanie i dowiadywanie się, ale też takie rozbudzanie kreatywności i takiego. Myślenia, że jeden element, rzecz, która wygląda w konkretny sposób, może mieć najróżniejsze zastosowania. Świetna seria dla najmłodszych dzieci, dla tych, z którymi chcecie naprawdę aktywnie czytać i pozwalać dzieciom bawić się książkami.